Siemano widzowie, witam was serdecznie w kolejnym filmie. I dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ jest 14 lutego, co oznacza, że są dzisiaj walentynki. Więc ja musiałem coś przygotować, no wiecie, shipujecie mnie z Emilią, no po prostu namiętnie. I każdego dnia, i każdej, o każdym poranku, o każdej porze dnia i nocy TikTok mój jest po prostu zasypany tym wszystkim, więc uznałem, że no muszę jakiś, prawda, jakiś prezent na walentynki muszę jej zrobić. Tym bardziej, że ona w sumie mi w prawdziwym życiu zrobiła prezent na walentynki, co zresztą będzie pewnie u niej na kanale, więc śledźcie. Dostałem kilka, dobra, już nie pokażę tego, bo to tam jest wszystko za mną, nieważne, nie chcę mi się tego zbierać. W każdym razie dostałem kilka fajnych rzeczy, więc możecie pójść zobaczyć do niej na kanał, prawdopodobnie do niej na kanał vlogowy, ponieważ tam to zrobiła. I co, no i po prostu ja muszę się jakoś odwdzięczyć, nie mam jak się odwdzięczyć w prawdziwym życiu, więc odwdzięczę się w Minecrafcie, ale przygotowałem coś naprawdę wybitnego, więc czekajcie widzowie, ponieważ tutaj jak widzicie jest pewna bardzo fajna skrzynka. I teraz tak, tutaj mamy wiersz na walentynki, nie będę wam czytał, będziecie mieli niespodziankę. Jest ciasto i jest miód, ale to nie wszystko co przygotowałem, ponieważ jest jeszcze jedna inna rzecz, którą przygotowałem. I ona jest dokładnie tutaj u niej na basenie, patrzcie to. Tu normalnie jest serce, tam jest, prawda, shulker box, który jest bardzo fajny. I w środku zresztą tam jest coś, że tak powiem, schowane, co wam później w ogóle pokażę, ale na razie nie teraz. Ale słuchajcie, teraz chwila, że tak powiem, trzeba przystopować, bo jest pewna bardzo smutna informacja, o której poinformowaliście mnie w komentarzach. I proszę, żeby ona okazała się prawdą. Ja Emilki nie spotkałem, odkąd wróciliśmy na Palionowo tutaj z tego jednego bloku, ani razu. Nie wiem totalnie o co chodzi, drzwi do niej na chatę są bez przerwy otwarte. Nie wiem dlaczego jej nie ma na chacie, ale wy mi napisaliście widzowie, wy mi napisaliście dlaczego jej nie ma na chacie. I okazuje się, że Herobrine ją uwięził i to właśnie w tamtym miejscu. Pisaliście mi pod odcinkiem, że mam tam wejść, tam jest Milki i tak dalej. No więc co? Będę chyba musiał to zrobić, kurczę, nie? Troszkę się boję i nie specjalnie jestem, że tak powiem, na tyle odważny, żeby takie rzeczy robić, no ale dobra. Pójdźmy tam, bo szczerze, troszkę się boję i wydaje mi się, że jeżeli ona tam faktycznie jest, to fajnie, aczkolwiek będzie bardzo to przerażające, dlaczego w ogóle ona tam się pojawiła w momencie, nie wiem, bardzo to jest straszne, w sumie nie wiem dlaczego ona tam jest, ale dobra. Powiedzieliście mi, że jak przez to przejdę, to mi się nic nie stanie, więc uwaga. Okej, nic mi się nie stało, super, fajnie. Więc co, rozwalam tutaj to i zobaczmy jak wygląda sytuacja. Jest tam Emilia, dobra! Dobra, ratujemy ją, czekajcie, muszę... jak ja tam mam zejść w ogóle? Dobra, Emilia, uratowana jesteś, jak się z tym czujesz? Bardzo mi miło, bardzo dziękuję jeszcze, stąd naprawdę wzruszyłam się, poruszyłam, mnie ta w ogóle... Spoko, dziękuję. Ja się znam na robocie. Dobra, słuchaj, ale dzisiaj jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ dzisiaj jest 14 lutego i ja tak się składa, że o, patrz jak pięknie się dopasowałeś do okazji, ponieważ przygotowałem coś dla ciebie w Minecrafcie, wiesz? Tak, serio? Byłem pewien tego, że cię uratuję, że aż przygotowałem coś, no. No. Ale to będzie trochę taka gra dla ciebie, więc chodź. W sensie taka gra. Niewielka gra, ale spokojnie, wszystko ci pokażę. Będzie ciekawie, mam nadzieję, że ci się spodoba. A jak ci się nie spodoba, no to będzie mi smutno. Oczywiście widzowie, jak chcecie zobaczyć odcinek walentynkowy razem z Milki, to serdecznie zapraszam was na mój kanał vlogowy. Link jest w opisie, to jest po prostu kanał Filip Szczypka. Tam razem z Emilią sprawdziliśmy, jak dobrze się znamy. Prawda. Zrobiliśmy test zgodności. Więc serdecznie was zapraszam na tamten kanał, bo odcinek jest naprawdę mocny i przedni. Dobra, słuchaj, musimy pójść do mnie tutaj na chatę, bo to tutaj przygotowałem i spokojnie. Proszę tylko nie płacz, bo to naprawdę będzie mega wzruszające. Ogólnie to tak. Muszę zabrać wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne. Dobra. Jesteś gotowa? Nie no, tak. Jesteś gotowa? To czekaj, musimy pójść jeszcze w jakieś bardziej romantyczne miejsce, bo tutaj to w ogóle nie jest romantycznie. Może pójdźmy w takim razie, czekaj, gdzie byśmy mogli... Czy ty dalej nie masz elitry? Oczywiście, że nie mam elitry. Dobra, to kominek tutaj, tu jest bardzo romantyczny. Mega kominek, powiem ci, że to znaczy, jest dobra, ognisko, proszę się mnie nie ten. Dobra, przycupnij się. Już siadam. Dobra, proszę, gdzie bardzo. A więc tak, uwaga. Będę czytał. W dniu świętego Walentego nie miej ogromnego ego. Trochę ciasta, litry miodu, serca nie z zimnego lodu. Dzisiaj ciesz się chwilą tą, walentynki ho ho ho. To tak jest żyjący. Jak oceniasz mój wiersz napisany specjalnie na tą okazję? Niesamowite, naprawdę, dziękuję jeszcze sobie. Poruszyło mnie to. Cieszę się, że ci się podoba. Dobra, słuchaj, a teraz jest, to jest, ale dobra, to czekaj, ja chcę usłyszeć kilka informacji, kilka słów na temat mojego wiersza. Co ci się w nim podobało? Ho, ho, ho.
Pasuje, nie? Do klimatu aktualnie. Tak, tak. Myślnik za oknem jeszcze. Tak, antropomorfizacja Świętego Mikołaja, świetne. Tak. Myślę, że rozmowa weszła na level, na którym już dzisiaj nie czuję pewnie. Totalnie nie mam pojęcia, co to znaczy ta... Ja też nie wiem. Aha, okej, okay, dobra, myślę, że to jest faktycznie jakieś polonistyczne stwierdzenie na to, co ja właśnie wykonałem. Dobra, okej, to widzowie, ja wiem oczywiście, że wiem. Dobra, słuchaj, kolejna sprawa. Jeszcze to nie wszystko, co przygotowałem. Jest jeszcze jedna rzecz, którą przygotowałem. Ukryłem na Palionowie serce, które musisz znaleźć. Jak je znajdziesz, to przy tym sercu jest jeszcze jeden ostatni prezent. A mogę wskazówkę, jakiego koloru jest to serce? Różowego. Okej, ono jest zbudowane? Jest zbudowane. Okej. Dobrze, to ja musisz troszkę poszukać, bo powiem szczerze, że jest bardzo dobrze schowane. Na razie ci nie podpowiadam, a jak będziesz miała problem, to ci podpowiem. Mhm, no to zaraz będziesz mi podpowiadał. Ale dobra, postaram się w takim razie znaleźć najpierw bez żadnych podpowiedzi. Dobra. I to jest Palionowo, to nie jest to ścikowo? To jest Palionowo. Okej, a tam to różowe serce rozumiem, że Nie, to nie. Dobrze. To serce jest w czarnej, czarny kontur ma. Dobrze, okej, dużo, bardzo mi to pomogło. Jest różowe serce z czarnym konturem, raczej nie ma drugiego takiego na Palionowie. Raczej nie ma. No dobrze, to w takim razie zaszukuje się i ono jest w miarę widoczne. Co zrobisz? Zaszukuje, ale czy ono jest w miarę widoczne? Czy jest w miarę widoczne, wiesz co, raczej musisz tam pójść, żeby go zobaczyć. Okej, ale jeżeli ja tam pójdę w to miejsce, to ja je zauważę. Tak. Ty jest Herobrine. Czy ja tam muszę wchodzić obok niego? Nie, to w ogóle... Tam nie ma, tak? Tak, dobra. Tak. Póki coś tylko oddalaliśmy w sumie. Okej. Pierwsza podpowiedź. Dobrze, szukam dalej w takim razie. Widzę, szukaj, to nie jest oczywiście takie szukaj, proste, oczywiście. Bo ja chciałam tylko powiedzieć, że ja przez miesiąc byłam więziona i ja... Dobra, co, nie pamiętasz, jak Palionowo wygląda? Co? Totalnie nie, ale staram się i próbuję, wiesz. A czy ono może być na jakimś wzniesieniu Palionowo? Ono nie jest na wzniesieniu. Dobrze. Miło wiedzieć. Mhm. Otóż, dalej zaszukuję. Dobra, zaszukuj. Czekaj, gdzie ty jesteś? A tam, dobra. No jest to, co ja chodzę tutaj. Elegancja Francja. I ty byś je znalazł, to serce? Czy ja bym znalazł to serce? Nie wiem. Co tu się stało? Ale bum, bum, bum. No i nie ma. Okej. Wszystko zrozumiałem. Dobrze, rozumiem. Szukam dalej. Czy szukaj. Ono będzie gdzieś tutaj? Ciekawe tu pytanie. Bardzo dużo wolnego miejsca, więc tu byś miał co budować. A jak duże jest to serce? Ile na ile kratek około? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem na szerokość. Mhm, czyli duże. Duże, no. Uważam. Moje serce jest tylko duże. I ono jest tak postawione, czy ono jest... Tak, ono bardziej leży. Ono niestety było tak duże, że nie utrzymało na stojąco. Dobrze. Ciężaru swojej miłości nie utrzymało. Rozumiem. Kurde, to musisz gdzieś takie takie razie miejsce, gdzie jest w miarę płasko. I to nie chcesz jest kolejną podpowiedź może? Poproszę. Dobra, kolejna podpowiedź. Najciemniej pod latarnią. Okej, czyli to jest gdzieś obok mojego domu w takim razie. O nie, no, a jest tam gdzieś latarnia? A widzisz, że indziej latarnie w ogóle w Minecrafcie? Nie ma latarni w Minecrafcie. Ja tam widzę. Ja nie widzę. Aha, że chodzi ci o to świecące coś? To jest latarnia nasza na Palionowie? Nie mogę ci dalej podpowiadać, nie? Bez sensu i teraz mnie jeszcze odwodzisz od moich w ogóle przypuszczeń. No ale dobra, pójdę. Ale ja nie potrzebuję elytry do tego. Nie, zdecydowanie nie. No całe szczęście, bo ktoś mi moją zabrał i niestety nie mam jej, ale okej. Okay. No dobrze, no to w takim razie szukam dalej pod latarnią. Możesz ewentualnie wyjść na jakiś wysoki punkt i stamtąd zerkać. Może byś zobaczył, ale raczej nie. Rozumiem, że to jest to miejsce, to nie jest to miejsce. A widzisz tu gdzieś serce różowe w czarnej obramówce? Może widzę, ale po prostu nie chcę się tak chwalić. Dobra, to może się pochwalić, nie? Miło by było. Ja nie wiem, gdzie to ukryłeś. Dobra, możesz mi. Dobra, jesteśmy koło wykrywacza kłamstw. Możesz w tym momencie zadać mi pytanie i na wykrywaczu kłamstw sprawdzimy. Dobra. Możesz się mnie spytać, gdzie to jest, no. Okej, czy ja byłam blisko tego miejsca? Dzisiaj byłaś. Czyli nie byłam, fajnie, Szybson. Już mnie okłamujesz w ogóle, ekstra. Nie no, to jest jakieś po prostu kuriozum, nie?
No dobra, to w takim razie jeszcze inne pytanie. Mhm. Czy to jest blisko mojego domu? Tak. Okej, dobra. Ja wiedziałam, że to jest mój dom. Widzisz, że od początku wiedziałam, to ty mnie odwodzisz po prostu od moich pierwszych wskazówek. Wiedziałam. Ufam temu wykrywaczowi kłamstw. No, wiesz, zobaczymy. Nawet, że się przejdziemy niepotrzebnie w jedną stronę, no 10 tysięcy kroków zrobimy, no trudno. No słuchaj, już zrobiłam 10 tysięcy kroków na imię. Myślę, że bardziej bezsensowne kroki nie istnieją. To, co znaczy, to co ból stopy, wiem najlepiej, co to oznacza. Tak, dokładnie. Dobrze, czekaj, tutaj nic nie ma. Mhm. Tutaj również, wiedziałam, od tej w ogóle. Ale zobacz, tam jest jeszcze jedna rzecz, musisz zobaczyć. Ale okay, rozwal, albo czekaj, ja ci to rozwalę. Tu jakby co jest shulker box, rozwalam go. Dobrze. Biorę go. Okej. Okay. Widzowie, widzicie to? Widzicie? Dobra, weź sobie go do ręki. Zobacz sobie go. Mam go, milky box, I teraz zobacz, co jest w środku. Silk touch. Wiesz dlaczego? No. Wiesz? No powiedz. Ale wiesz dlaczego, czy nie? No, powiedz, wyjaśnij mi. Ale powiedz, czy wiesz, czy nie wiesz? No nie wiem, no. Nie wiesz? Powiedz się, nie. Okej, a więc widzowie, tak jak powiedziałem dzisiaj na filmie, na kanale vlogowym jest film, który możecie zobaczyć, gdzie sprawdzaliśmy z Emilią, jak dobrze się znamy. I tam Emilia pomyliła firmę Silk z Silk Touch. I to jest nagrane i tak się uśmiałem, jak to montowałem, że nie mogłem wytrzymać, nie? Ale ta firma, no Silk Touch. Silk Touch, a ja tak mam, nie wytrzymam, nie? Więc uznałem, że ci dam, bo do ciebie to pasuje, okay. Jakby widzowie chcecie dokładnie zrozumieć, o co w tym wszystkim chodziło, to musicie wejść na kanał vlogowy, ponieważ tam jest wytłumaczenie całej tej, tej sytuacji, no. Fajnie, jak oceniasz? To było mega śmieszne, ja też się wtedy uśmiałam. Bo ja próbowałam po prostu w przeróściach mojego mózgu gdzieś znaleźć nazwę tej firmy. Zostało mi stwierdzać. Ja po prostu pękłem ze śmiechu. Potem się poprawiłam. No, bo ci Jagieł powiedział, jak to się nazywa. Nie, ja to sama tak, on widziałam. Za kamery mówi Silk. Nie. Czy tam, że chciał ci powiedzieć może, a nie wiem, dobra, no nieważne. W każdym razie, no wierzę ci, że wiedziałeś. Dobrze, widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Odcinek walentynkowy za nami. Jeśli chcecie zobaczyć drugi odcinek walentynkowy, no to tak jak powiedziałem na kanale vlogowym, serdecznie was tam zapraszam. Trzymajcie się, elo!